Zobacz, ile ludzie wydają pieniędzy na śluby. Nie oszczędzają. Nie. Zapożyczają się, biorą kredyty. Nie, kredyty. Dlaczego biorą pogrzeby, tak? Czyli przeżyjemy całe życie. Całe życie się dorabiamy, pogrzeby są jakie? Skromne. Skromne. Lepsze słowo. Dobrze. Pogrzeby są skromne. Na ślubach. Tak. Mamy gołębie. Białe gołębie. Wypuszczajmy na pogrzebach czarne gołębie. Mogą być czarne gołębie? No mogą być, tylko osrają trumnę, nie? Twoje pomysły, ja to muszę wszystko przetrawić, ja muszę pomyśleć. Ty nagle wyskoczysz, nie wiadomo, wiesz, ni z gruchy, ni z pietruchy, wyskoczysz nagle to. Jak zaczęłam projektować trumnę, tak? To mi pukałaś do głowy. Pukałam, kto zgadza kupi się. Różową trumnę, kto kupi lustrzaną trumnę? Proszę bardzo, lustrzana trumna za chwilę wyjeżdża na pożegnanie. Zgadza się, ale to trzeba... Słuchaj, ty powinnaś mi do tej rozmowy pomalutku przygotować. Przerabiają ale... prochy na diamenty. Dobra. No ja bym chciała ciebie nosić na palcu. Póki co zaś Julia próbuje owinąć mamę wokół palca. A no to tak. Byłby bardzo wartościowy. Mamy telebimę. Ja chciałam telebimy postawić, posłuchaj, chciałam postawić 10 lat temu telebimy, bo jak puszczamy muzykę na żywo... No to co? To w tym momencie niektóre piosenki, tak jak jest Il Divo, Mama... No. Jak będzie mój pogrzeb, to ja sobie nie życzę, żeby na telebimie leciał ktoś inny. Ja chcę lecieć na telebimie. Mama jest taka, ona się podrze, poleci dość dużo przekleństw, ale tak naprawdę za chwilę jej to minie i już zapomina o całej sytuacji. Dech zapiera, jak jest pogrzeb w nocy. To jest po prostu coś pięknego. Postawić lampy, lampiony. Ale ja to proponuję klientom, a ty zawsze ich odwodzisz od tego pomysłu. Nie odwożę. Nie, to nie jest tak. Jak ja umrę, ale możemy przestań mi mówić, że ty umrzesz, do diabła jasnego. Tu chcesz przejmować firmę, a teraz jak ja umrę. Nie. Jak ktoś umrze z naszej rodziny, czego nikomu nie życzę. I wypuścimy czarne gołębie. I wypuścimy czarne gołębie, byleby nie zasrały tej trumny. A jak zasrają, to będziesz czyścić. Dobra, następny. Masz jakieś pomysły? Nie, no to ci mówię, że... Nie, no każdy mój pomysł praktycznie negujesz. A jak już mam dobry, na przykład telebimy, to mówisz, że to jest twój pomysł, bo ty już na niego padłaś dekadę temu. Po to cię wzięłam do firmy, żebyś myślała. Po to cię wzięłam do firmy, żebyś wymyślała. Remont? Dzięki komu? No. Pracownicy? Ubrani? Tak. Wszyscy tak. Jednak? Dzięki komu? No, w tej firmie po prostu każdy sukces ja tutaj jest przez 30 lat, to ja tylko tutaj leżę. Ja tutaj leżę i nic nie robię. Oby nie w trumnie. Okej? Okay? Ja tylko tu leżę. Będąc dzieckiem, ja obwiniałam rodziców, że bardzo rzadko dostawałam pochwałę. Dzisiaj, będąc dorosłą kobietą, chyba jeszcze bardziej zależy mi na tym, żeby rodzice mnie pochwalili. Być może dlatego zamiast 100% daję z siebie 250. Ale i to jakby mało. Ja nie neguję tych pomysłów, tylko to jeszcze trzeba czasu do pewnych rzeczy, żeby to zmienić. Tyle powiem, no. Ale jak ja umrę, to na telebimie masz całe moje życie. O. Przynajmniej no na pewno najważniejsze momenty tak z mojego życia. Wiadomo, wszystkie zdjęcia ze mną. No. W tej chwili zajmij się, bo ja dzisiaj nie mam siły. Idź na dół. Dlaczego karawan jeszcze stoi? Przecież chłopaki powinni już jechać na pogrzeb. Nie na pogrzeb, tylko na pożegnanie do kaplicy mieli ciało zawieźć. Która jest godzina? Panowie! Przecież oni mieli być na 17, jest 16:20, niech oni się zbierają.